Bardzo się cieszę, że Was widzę. Bardzo się cieszę, naprawdę, że tu przyszliście. Bardzo się cieszę, tak powiedziałem w kazaniu, że czytacie książki, że czytaliście najlepszą książkę, jaką od ostatniego roku ja czytałem. Dzięki temu się poznaliśmy, bo zdobyłem telefon i mogliśmy więcej porozmawiać na ten temat. Książki Ojcu Dolindo, pióra właśnie Pani Joanny, są trzy. Również przy tym stoliku znajdziecie nasz niezawodny katolicki tygodnik Niedziela, bo Pani Asi udało się udzielić wywiadu do katolickiego tygodnika Niedziela, więc zachęcam, żeby później wychodząc, bo taki piękny, żywy wywiad, przeczytałem go nawet dwa razy. Zachęcam, żeby wziąć ze sobą, by podejść tam wychodząc z naszego kościoła. Moi kochani, Joanna Wątkiewicz-Brożek to osoba, która nie tylko, tak powiedziałem, napisała tę piękną książkę, ale to jest to, co mnie bardzo urzeka w Pani osobie, to świadectwo wiary, gdzie kontaktowaliśmy się wiele razy przez telefon i ta taka pełna ufność i to jak Ty wierzysz, jak po prostu Ty mówisz, jak to jest w Twoim sercu i w Twoim życiu, to mnie po prostu urzeka takie świadectwo wiary. Bardzo się cieszę, dziękuję za te wszystkie pozycje, cieszę się, że Pani jest spośród nas. Oddaję głos, a proszę przywitajmy gromkimi brawami. Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich. Dziękuję bardzo księdzu Rafałowi za zaproszenie. Faktycznie ksiądz Rafał znalazł się w książce, dlatego że był jednym z pierwszych kapłanów, który zareagował na książkę. Było wielkie moje pragnienie w sercu, żeby ta książka dotarła do kapłanów, bo pisząc i pracując nad nią, miałam takie wielkie uczucie w sercu, że to ksiądz Dolindo jest absolutnie patronem kapłanów, jeżeli będzie wyniesiony na ołtarzu. To jest bardzo pilne i potrzebne świadectwo w dzisiejszym świecie. I faktycznie muszę powiedzieć, że książka to jest taki ciekawy mechanizm. Wiele kobiet kupuje tę książkę i daje ją w ręce kapłanom. Jest taki ruch w Polsce, w centralnej Polsce, młodzieży, która kupuje hurtowo tę książkę i wręcza w prezencie kapłanom. Jeden z moich duszpasterzy akademickich zadzwonił do mnie i mówi, że ja już nie mogę, piątą dostałem. Więc bardzo się z tego cieszę, ze względu na to, że ksiądz Dolindo dociera do tych kapłańskich serc i widziałam i czułam, że księdza Rafała też bardzo poruszył. Wiele telefonów, wiele wiadomości od kapłanów, które dosłownie zalewają skrzynkę pocztową od kilku miesięcy. Wielkie świadectwo, mamy naprawdę bardzo dużo świadectw nawróceń. Używam tego słowa świadomie, nawróceń kapłanów, w takim sensie porywu miłości do Chrystusa. Wielu odnajduje w księdzu Dolindo naprawdę siłę. Jest taki kapłan w środkowej Polsce, który chciał odejść z kościoła. I ktoś mu w ostatniej, jak to mówię, w ostatnim momencie wręczył tą książkę w sklepie. Przeczytał i w ciągu nocy zmieniło się całe jego życie. Wybudował gigantyczny, 6-metrowy krucyfiks w kościele jako wotum dziękczynne. Będzie to jedno z polskich świadectw w procesie beatyfikacyjnym księdza Dolindo. Zbieramy bardzo dużo świadectw, szczególnie od małżonków. Wiele małżeństw, mam takie małżeństwa, które po 5 lat po rozwodzie zeszły się ze sobą dzięki tej książce. Ksiądz Dolindo w sposób niesamowity działa. Widać, jak bardzo potrzebował, jak bardzo chciał do ludzkich serc dotrzeć. Wiele osób się modli i jak tak zaczynam to spotkanie, grałem od końca, ale powiem, bo dzieje się z Państwem wielką radością, ponieważ proces beatyfikacyjny księdza Dolindo był zawieszony z racji tego, że był zawieszony także postulator tego procesu i długo tkwiło to w miejscu. Polacy zaczęli się modlić. Efekt tej modlitwy i niesamowitego napływu Polaków do Neapolu. Co tydzień są tam już 2-3 polskie autokary z kapłanami. Nie ma tygodnia, żeby jakiś polski kapłan nie odprawił tam mszy świętej. Pani Gracja, krewna księdza Dolindo, dzwoni do mnie co chwilę ze łzami w oczach. Mówi, Joanna, to jest niesamowite, co wy robicie tutaj. I ksiądz proboszcz kościoła, w którym pochowany jest ksiądz Dolindo w Neapolu, patrząc na to wszystko, w pewnym momencie pomyślał, no nie, to tak nie może być dalej. W porywie serca napisał do samego kardynała Crescenzio Sefego, który zajął się tą sprawą na tyle, że proces ponownie rusza.
będzie nowe postulaty. Więc to jest wielka zasługa modlitwy Polaków. Uważam, i mówi to ksiądz prorok właśnie Pasquale, mówi, to jest dzięki waszemu świadectwu. Dajemy bardzo piękne świadectwo wiary w Neapolu. Bo ci z państwa, którzy już czytali książkę i wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to powiem, że ksiądz Domingo jest pochowany w takim maleńkim kościółku w centrum miasta. Na jego grobie przytwierdzona jest taka tabliczka z testamentu duchowego, w którym ksiądz Domingo napisał tak: kiedy przyjdziesz do mojego grobu, zapukaj. Ja nawet po śmierci zza grobu odpowiem ci: ufaj Bogu. I Włosi, Neapolitańczycy rzeczywiście przychodzą, pukają, całują zdjęcie księdza Domingo, znowu pukają i odchodzą. A Polacy przychodzą, wyciągają różaniec z kieszeni i klęczą. Czasem pół godziny, czasem godzinę. No ja, że jestem teraz często w Neapolu, to jestem świadkiem rozdzierających serce scen. Ludzie, którzy przytulają się do tego grobu, którzy naprawdę płaczą, którzy swoje życie tam zostawiają, którzy zostawiają wpisy o zmianie ich życia. Wiele osób, które mówią nagle, poprzez życie księdza Domingo, na przykład przyjęły krzyż, który przez cały czas odrzucały, bo każdy z nas ma takie prawo przyjąć albo nie, jeżeli przychodzi w życiu krzyż. Ludzie mówią o miłości do krzyża, to zmienia wszystko. I z tym kapłanem, który jest, jestem przekonana, potrzebnym, bardzo pilnym apostolatem w dzisiejszym świecie, jest to możliwe. I ja chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć historię, która wstrząsnęła moim życiem i która pracuje w moim sercu od kilku lat. To jest historia księdza Domingo, właściwie jest historią, w moim przekonaniu, jedną z najbardziej wstrząsających w historii Kościoła XX wieku. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam zdanie, że sam święty ojciec Pio odsyłał ludzi z San Giovanni Rotondo do Neapolu, do księdza Domingo, pomyślałam sobie, co to musiał być za gigant, co to musiał być za kapłan, do którego odsyłał największy z tych świętych XX wieku. Nie wiem, czy ojciec Pio do kogokolwiek jeszcze aż tak odsyłał jak do księdza Domingo. Oni się spotkali tylko raz twarzą w twarz, poza tym spotykali się w czasie biolacji. To taki jest zupełnie inny wymiar spotkania. Ale kiedy ksiądz Domingo w 1953 roku przyjechał do San Giovanni Rotondo w towarzystwie swojego biskupa z Neapolu i poprosił ojca Pio o spowiedź, wtedy ojciec Pio rozpostarł szeroko ramiona i powiedział: Domingo, tobie spowiedź jest niepotrzebna. Jesteś cały błogosławiony. Świadkowie tej sceny byli bardzo przyjęci, bo ojciec Pio z reguły dosyć ostro w kontaktach z ludźmi, nigdy się tak do nikogo nie zwracał. I już wtedy zadawali sobie pytanie, co to jest za kapłan, co to jest za człowiek, o którym ojciec Pio mówi, że jest błogosławiony. Mówił, że w księdzu Domingo jest raj. Przez wiele lat trwała korespondencja między Neapolem a San Giovanni Rotondo. Ksiądz Domingo w wielu sprawach radził się ojca Pio. I myślę, że jedno z największych i najważniejszych zdań, jako testament duchowy, także dla nas dzisiaj, jakie napisał ojciec Pio księdzu Domingo, brzmi tak: nic, co wyszło spod twojego pióra, nie może zostać zaprzepaszczone.